Jesteśmy z Jurasem w WCA. Social media były grane przed chwilą. Duże masz zasięgi? Duże. Duże, nie, no tak wiesz, już jak tak z rutyny to wszystko trochę idzie. Nie ukrywam, że sprawia mi to frajdę, wiesz, prowadzę wszystkie swoje social media sam. I tyle, no takie czasy, no trzeba zaakceptować to, że bycie, istnienie w social mediach jest równie istotne czasami, wiesz, jak danie wywiadu do gazet, czy do telewizji, czy na portal MMA Rocks, bo to buduje twoją markę jako zawodnika, co realnie przekłada się na zainteresowanie sponsorów i tak dalej, i tak dalej. A każdy profesjonalny zawodnik żyje z tego, że zarabia pieniądze. Kropka. Jesteś świeżo po treningu, więc kolejne takie pytanie wesołe. Na... Tak, nie świeżo, bo już przestygło, żeśmy gadali, żeby ja w ogóle zapomniałem, że się umówiliśmy na wywiad i siedzimy tam i gadamy, wiesz, jak stare baby z godzinę. No. Na regenerację, kiedy cię zobaczymy w akcji podczas morsowania z chłopakami? Nie, to jest... Czy nie chcę morsować, bo jest za zimno, ale gdzieś od 3 lat konsekwentnie już chłopaki machnęli ręką nawet, już nawet nie zapraszają, nie dają znać, że jest to morsowanie. No teraz jestem przed walką, no to głupio byłoby testować, za chwilkę walka, marzec, to już będzie ciepło, to już nie ma sensu, także może w 4 roku się uda. Okej, powiedz a propos walki, jak ta forma, wiesz, takie sztampowe pytanie, ale opowiedz nam trochę więcej o przygotowaniach, ile robisz treningów dziennie, no bo wiadomo, jesteś mega zapracowany, co robisz, jak się przygotowujesz? To już parę tygodni idzie, więc już ten kryzys, taki zmęczenie trochę fizyczne i psychiczne i gdzieś też urazy dają sobie znaczne. Ustalmy, że nie jestem najmłodszy, ustalmy też, że nie trenuję na co dzień, nie podtrzymując formy, tylko zaczynam od razu z grubej rury, wiesz, wstając z liści i robiąc, bo ciężko nazwać jakieś tam małe aktywności fizyczne względem tych wszystkich obowiązków, które mam, kiedy nie walczę. Więc tak już od połowy grudnia trochę mocniej, od stycznia ruszyliśmy tak 11 jednostek treningowych tygodniowo. Dużo, ale fajnie, bo na ten etap jest 3 tygodnie do gali, tlen w płucach już jest i mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę go dobijemy, a jak tlen w płucach jest, to dalej to już wszystko zaczyna wychodzić, zaczynamy realizować coraz więcej taktyki, bardzo dużo mamy tutaj sparingów, zadaniówek wszelakich w każdej płaszczyźnie, trochę inaczej te przygotowania wyglądają niż względem tego Stadionu Narodowego. Ale dobrze, mam nadzieję, że wiesz, to aktywność w klatce da sobie znać, że to będzie dobra walka w Łodzi. A powiedz, jak waga? Spada powoli, także nie wszystko jest tak pod kontrolą. No, dużo nie mam, tym bardziej, że Federacja KSW zrobiła 95 kg, abyśmy się nie męczyli. Okazuje się, że Martin to już ma wagę lekko po 95, ale mówi, że w ogóle nie ma problemu. Ja nigdy nie miałem problemu z robieniem wagi, więc spokojnie, tam zostało parę kilo i jakoś niespecjalnie myślę, że będę musiał się odwadniać nawet. Ta walka z Martinem Zawadą była 12 lat temu, z tego co pamiętam. Może najpierw zapytam o to, sądziłeś wtedy, że MMA tak się rozwinie? Tak. KSW ma swój klub już na przykład. Tak, ja myślę, że my często z Andrzejem Janiszem na początku, jak jeszcze ja walczyłem i więcej walczyłem niż komentowałem, to bardzo często jadąc gdzieś na jakieś inne transmisje albo spotykając się przy okazji Eurosportu czy Polsatu, zawsze tak sobie rozmawialiśmy, wiesz, jak to ten sport będzie wyglądał za 3, 5, 10 lat i troszeczkę może, no, że nikt nie spodziewał się, że tak jak w zeszłym roku 57,5 tysiąca osób wypełni Stadion Narodowy, że to będzie, wiesz, aż tak popularne, ale spodziewaliśmy się, że ten sport urośnie, wierzyliśmy w to od początku i myślę, że każdy, kto wtedy budował tę dyscyplinę, czy od strony eksperta, wiesz, będąc pisząc dla portali, jako zawodnik, trener, wszyscy wierzyli, że to się uda i do tej pory masz wielu zawodników, którzy wierzyli, a teraz są zawodnikami MMA, żyją z tego i wiesz, mają swój status już takich zasłużonych legend tego sportu w Polsce. Dana White zawsze mówił, że jak się postawi w jednym rogu gości, co grają w kosza, drugi, co tam grają powiedzmy w piłkę, trzeci, nie wiem, pływają i dwóch, których się bije, to zawsze wszyscy ludzie będą oglądali tych, którzy się biją. Ty byś się z tym zgodził? Też jako kibic piłkarski dosyć mocny. Zdecydowanie tak. Sporty walki zawsze będą przyciągały uwagę. Jeżeli to jest, oczywiście te wydarzenia są we wszystkim miejscu, nie jest to finał Ligi Mistrzów albo jakiś rozgrywek tak abstrahując, ale ustalmy, że wiesz, no, bicie się na pięści i wiesz, na kamienie wszelakie kije, najbardziej atawistyczna dyscyplina sportu od jaskiniowców, także ludzie kochają igrzyska i kochają, jak się bije dwóch facetów, tym bardziej w klatce, dobrze zbudowanych, wymieniają ciosy, pękają żebra, a leje się krew i nie ukrywajmy, no, wszyscy jesteśmy troszeczkę neandertalami, jeżeli chodzi o takie emocje i takich emocji oczekujemy, nie tylko faceci, ale też wiele kobiet, no bo to jest prosty atawizm. Ty się boisz czegoś wchodząc do klatki? Kontuzji, urazów właśnie?
Nie, ja w ogóle nie kalkuluję i nigdy nie kalkulowałem, że może mi się to stać, że może przyjmę jakiś cios, który zmieni moje życie, nie wiem, wyjdę sparaliżowany czy coś sobie połamię, bo to wszystko gdzieś się da naprawić prędzej czy później. Myślę, że jakby ktoś wychodził do klatki z takim nastawieniem, że obawia się o swoje zdrowie, to raczej nie ma sensu tym sportem się zajmować. Każdy bierze ryzyko, akceptuje już na początku. Myślę, że tutaj, szczególnie teraz w WCA, mamy cięższe sparingi niż nie jeden pojedynek, który stoczyłem do tej pory. I to jest fajne, bo to daje ci takie poczucie pewności siebie potem na wyjście. Jedyne, czego się boję, to jakiejś takiej kompromitującej porażki, wiesz, że z pierwszej akcji padnie znokautowany, wiesz, walka 6 sekund, no tak, fuck up, no. Cofnę się jeszcze do tych dawnych czasów. Ty się wywodzisz typowo ze stójki, no ale potem, wiesz, wciągnęło cię MMA, BJJ. Którą płaszczyznę na tę chwilę wolisz bardziej? Bezwzględnie, cały czas będę strajkerem i to się nie zmieni. Cieszę się, że teraz razem z Robertem Joczem już zaczęliśmy z trenerem Jelenieckim troszeczkę wcześniej, aby nie budować troszeczkę takiego mnie jako zawodnika MMA, aby bazować na tym, co kiedyś miałem dobre, czyli praca na nogach i przede wszystkim kopnięcia, z których też się wywodzę. I już trener Jelenieński zaczął mi odświeżać, abym był sobą, abym zakręcił tą obrotówkę, nie bał się, nie kalkulował, co ma być to będzie, poradzę sobie w parterze, będzie trzeba to z pleców uciekać, to będę wracał z tych pleców, będzie trzeba bić się z pleców, to będę bił się z pleców, więc taki luz psychiczny i teraz też to robimy z trenerem Joczem, zresztą trener Robert też powiedział, żebym sobie pojechał na trening taekwondo do mojego klubu, w którym zaczynałem w ogóle sporty walki i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu to się uda to zrobić, aby założyć jeszcze raz do boku taekwondo i pokopać z luzu i tak, żeby potem to grało na walce, no bo ja raczej nie będę zawodnikiem, który dociska kogoś do siatki, pracuje zapaśniczo, wywracając, robiąc punkty. Bardziej mi zależy na tym, aby ten pojedynek był widowiskowy i wiem, że Martin też się nastawia na bójkę. Ma silne pięści i na to będzie trzeba uważać bezwzględnie, ale to niech to będzie pojedynek, który będzie się podobał fanom. Tak jak naprawdę, jak Sokodziu, tak teraz wynik tego pojedynku jest dla mnie drugorzędny. Bardziej interesuje mnie, aby ludzie... Po skończonej walce my sobie z Martinem i tak przybijemy piątki, jesteśmy kolegami na co dzień, ale żeby ludzie bili brawo, że to jest pojedynek godny tego, że mimo że mamy swoje lata i może najlepsze lata kariery za sobą, to jeszcze potrafimy dać ludziom trochę rozrywki. Czyli bez kalkulacji. No, z Martinem to raczej bez kalkulacji może skończyć się tymi 6 sekundami, jak wpadnę, także będę chciał, może nie od razu brawlem polecę się bić, ale też nie będę unikał jakichś wymian, no bo to wymiany zawsze są solą tej walki na pięści i zobaczymy. Trener patrzy? Trener spojrzał, tak, bo jak ja mówię o wymianach, to trener kiwa głową, że nie. Jak właśnie współpraca z Robertem Joczem? Stworzył naprawdę chyba najmocniejszy klub w tej chwili w Polsce, zaryzykowałbym. O, zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o tę kategorię 80+, to są tutaj, myślę, że absolutnie topowi zawodnicy. Wielu zawodników przyjeżdża, tak jak teraz cały tydzień jest u nas ponad już Michał Materla i Tomek Narkun, także mega wzmocnienie do tej ekipy, która jest. Można wymieniać, aż lista się tutaj skończy, czas na wywiadu. Cieszę się, no myślę, że każdy tutaj przychodząc na trening jest taki naładowany. Nie zastanawiasz się przychodząc na trening, czy będziesz miał z kim porobić, bo gdzie się nie obejrzysz, gdzie nie zapisz się w parę z kimś, to masz zawodnika, który dobra, trzeba utrzymać poziom koncentracji. I naprawdę, ja się cieszę. Cieszę się, że mam przyjemność w ogóle trenować z takimi ludźmi tutaj w tym WCA i jeszcze pod okiem Roberta, którym ja się znam tak naprawdę od 2005 roku, bo kiedyś razem spotkaliśmy się ja, Robert Jocz, Paweł Nastula i jeszcze Michał Garnys i w czwórkę, tak powiedzmy, trenowaliśmy razem, kiedy jeszcze w MMA w Warszawie nikt nie trenował. Teraz Robert jest moim trenerem, mam do niego pełne zaufanie, bo oprócz tej wiedzy, takiej metodyki i tego, co robić, aby ta walka była efektywna, choćby walki Janka pokazują po przejściu tutaj, to ma spore zawodnicze doświadczenie jako zawodnik i on po prostu to czuje, więc jak ci podpowiada z boku, jak słyszysz, to możesz mu w pełni zaufać, to jest bardzo, bardzo ważne. Powiedz, jak twój poziom na tle właśnie chłopaków, opowiedz trochę o tych sparingach, bo wiem, że jest naprawdę mocno, ale jest też wesoło. Nie, wiesz, równiutko, idę, wiesz, łokieć w łokieć, kolano w kolano. Nie, no chłopaki, ustalmy też, że ja nie robię tego na co dzień, nie podtrzymuję, tak jak mówiłem, treningu i nie mam czasu na taką edukację, tak jak chłopaki, którzy żyją z tego na 100%. Ja trenuję od walki do walki, nie jest to żadną tajemnicą. Między walkami teraz międzynarodowym, a tymi przygotowaniami narzuciłem sobie tyle, takie tempo pracy i takie tempo życia jeszcze większe niż przez ostatnie kilka lat miałem i to niekoniecznie idzie w parze ze sportem.
Waga dobiła naprawdę bardzo wysoko i trochę martwiłem się, czy będę w stanie to 9-3 zrobić. Na szczęście te śmieci poszły szybkie, pierwsze wypalone. A jak poziom na tle chłopaków? Myślę, że jestem w stanie jakkolwiek trochę wyzwolić w nich jeszcze tego, żeby byli skoncentrowani, ale ustalmy, że tak jak sparuję, czy z Jankiem Błachowiczem, czy z Tomkiem Narkunem, Michał Materla, czy Daniel Milanczyk, Piotrek Strus, którzy są w sztosie teraz formy, no to ja muszę trzymać wyżej gardy niż oni. Każdy pyta o sparingi ze Szpilką, a ja zapytam może o Damiana Jankowskiego. Trochę tobą porzucał? My z Damianem tak naprawdę znamy się bardzo długo, w zasadzie od początku, bo razem przygotowaliśmy się do Stadionu Narodowego, teraz razem trenujemy tutaj w UCA. Jak jest klincz, to jest fizol, kot straszny, więc ustalmy, że ta baza jego zapaśnicza to jest jego spory atut, ale to nie tylko to. W stójce idzie, nie kalkuluje, potrafi uderzyć, bardzo szybko się uczy tego sportu i myślę, że za jakieś 2-3 walki to będzie naprawdę jeden z najlepszych zawodników kategorii średniej w Polsce. Skoro tak, to widziałbyś go z Michałem Materlą, z Mamedem? Nie wiem, czy chciałbym akurat obejrzeć ten pojedynek z racji sympatii do wszystkich chłopaków. Na pewno to będzie nieuniknione, jeżeli Damian będzie się rozwijał w tym tempie, a chłopaki dalej będą na szczycie. To jeszcze zapytam o Tomka Narkuna. Jak obstawiasz ten jego super fight właśnie z Mamedem? Nie sprawdzałem kursów, ale chyba Mamed jest faworytem, tak? Czy Tomek jest faworytem? To też przyznam szczerze, że nie patrzyłem, ja zupełnie nie obstawiam. Ja myślę, że tutaj kurs wytypować, to raczej bardziej gdzieś tam spuścizna Mameda będzie warunkowała to, że może być faworytem u bukmacherów. I to, że... Przepraszam, po treningu jestem. I to, że jednak doświadczenie dużych eventów, spryt, nieprzewidywalność, to wszystko jest po stronie Mameda, ale Tomek to jest gabaryt. To jest nieszablonowa stójka, którą naprawdę ciężko okiełznać, to powie każdy, kto miał okazję z nim porobić. Jeżeli do tego dokłada nieprawdopodobny poziom jiu-jitsu, no to tak zaczynam szukać płaszczyzny, w której Mamed będzie w stanie skończyć Tomka. Jeżeli chodzi o cardio nigdy nie było po stronie Mameda w jego pojedynkach, a Tomek ma cardio naprawdę na 15 minut dobrego tempa. Przynajmniej tak to wygląda tutaj, jak patrzymy, i ja bym nie ryzykował, że to Mamed w tym pojedynku będzie faworytem, aczkolwiek, tak jak mówiłem, bardzo chcę, aby mój pojedynek skończył się na tyle dobrze ze zdrowiem dla mnie, żebym mógł sobie obejrzeć ten pojedynek wieczoru i jeszcze wcześniej walkę Materli z Askamem, tak na spokojnie analizując i jarając się po prostu fanowsko, że takie zestawienia są na tej karcie. Gdybyś wiedział, tak mi przyszło takie pytanie, mam nadzieję, że nie będzie za mocne, że po tej walce, powiedzmy, będziesz miał jakiś uraz głowy i nie będziesz mógł już dalej komentować, załóżmy. To byś walczył, czy nie? Czy w ogóle zostawiamy to pytanie? Przepraszam, ale wiesz, taki sport. Nie ma pytań, wiesz, trudnych. Nie? Mogę teraz sarkazmem, żartem, ironią próbować odpowiedzieć, ale ja nie kalkuluję, czy uraz głowy, czy nie będę komentował, może będę się jąkał, ale no to nie będę komentował, no to... Życie nie kończy się na tym, że jestem komentatorem sportowym czy prowadzę imprezy. No oczywiście jest to przede wszystkim mój zawód teraz. Bardziej nawet prowadzenie imprez niż komentowanie, bo jak mam porównać ilość zleceń, no to więcej jednak prowadzę gal, prowadzę imprez wszelakich niż komentuję, ale to nie wszystko. Ja lubię pisać i wiesz, jeżeli będę sprawny do pisania, to choćbym miał komuś dyktować, to może będzie to czas na to, żeby skończyć książkę, którą sobie gdzieś tam wymyśliłem, taką pisaną dosyć dużym żartem i wiesz, nie tak... Co ma być, to będzie. Kurde, jakby każdy myślał codziennie, budził się z nastawieniem, że to może być ostatni dzień jego życia, to by to życie było smutne. No, tak? Jaram się tym, że będę miał okazję wyjść do klatki. Mam nadzieję, że będę się jarał wychodząc z niej zwycięstwem i mam nadzieję, że idąc do szatni będę już myślał, czy stoi tam przygotowany dla mnie Jack Daniels. Okej, to jeszcze na koniec, żeby tak wiesz, nie było w takim klimacie przez moje pytanie. Nie, pytam o to. Normalne pytanie. Pytam o to teraz każdego. Twoje rekordy na ławce płaskiej, martwe ciągi, przysiad. Nie robię. Nie, ja w ogóle siłownie. Ja kiedy ostatni raz robiłem siłownię, a na rekord nie robiłem nigdy. To nawet nie wiem, ale nie robię siłowni jako takiej, że budowanie siły, bo na to musiałbym mieć czas właśnie po walce, aby budować ten element ewentualnie przed następną, a wtedy ja się rzucam w wir pracy, jedyne co to ewentualnie kardio jakieś zostaje, a bardziej buduję wytrzymałość mięśniową na zasadzie treningu funkcjonalnego, stacyjki co pół minuty, zmiana, bo to ma większe przełożenie na walkę niż to, że wyrwę nad głowę 500 kg. Dzięki wielkie. Przyjemność jak zawsze.